Okej, okay. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj kawałek z psem moim nad wodę. Nikogo nie ma, ale trochę wieje. Tak pomyślałem, że w tym moim codziennym vlogu w okresie wiadomo jakim zrobię wam taki spokojny film nastrojowy i chciałbym ten film opublikować w niedzielę, tylko nie wiem co mi wyjdzie, dlatego że jak zapuszczę się tam dalej i Mavic Mini zostanie zwijany, to mi utonie. Może na początku zobaczę, jak on się sprawuje tutaj blisko, a później popatrzymy, co się dzieje z nim dalej. Przy tej okazji chciałem też sprawdzić filtry. Dzisiaj spróbuję 8 i może 16, ale chyba 8 jest optymalnym filtrem jak na te warunki. Przymierzę się na początku tutaj blisko, bo jest też płytko w tej wodzie. Gdybym go utopił, mam DJI-kę, a jeżeli dam radę, to może trochę dalej. I spróbuję zrobić taki relaksacyjny film. Mam też rejestrator dźwięku. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. W niedzielę w każdym razie przygotuję całą produkcję. Dobra, mamy to, słuchajcie. No było ciężko, dlatego że ten gimbal, on jeden raz w tej chwili na 10 mi zaczyna działać dobrze, a pozostałe niestety nie działa zbyt dobrze. Dlatego muszę z nim coś zrobić, no pewnie go odeślę do Niemiec. Na razie polatamy tutaj blisko, zobaczymy jak to wygląda. Trzymajcie kciuki. Jak na razie wygląda to dobrze. Daje radę mały. Może nie tak, że super, ale daje radę. To, co z nim jest jeszcze ciekawe, słuchajcie, to jest fakt, że on zmienia wysokość nad wodą i to tak zmienia dosyć gwałtownie. Na przykład nagle zaczyna unosić się tak na 2, 3, 4 metry. Tak jakby miał interferencję, jeżeli chodzi o falę, o odbicie fal i od powierzchni wody. Dzisiaj wiatr mocno pokrzyżował nam plany, ale dałem radę. Myślę, że mam spokojnie z 10 minut całkiem niezłych nagrań. Nagramy jeszcze dźwięk wody i to będzie, myślę, że całość na dzisiaj. Jeżeli będę mógł zrobić coś więcej, to jeszcze zrobię jakiś fajny montaż. Filtr spisuje się w porządku, sam gimbal do bani. Mavic daje radę na wietrze. I co ciekawe, nad powierzchnią wody nie zawsze, ale bywają takie chwile, że unosi go, faktycznie zwiększa się wysokość niespodziewanie. Nie zmniejszała się na szczęście, tylko zwiększała dzisiaj. Co było jeszcze ciekawe, to fakt, że dałem radę. W pewnym momencie przestało wiać i faktycznie oddaliłem się i dzięki temu wróciłem tyłem. Myślę, że to ujęcie też powinno być niezłe. Uważam, że taki film relaksacyjny może być całkiem niezły. Zobaczycie go w niedzielę. A na dzisiaj jeszcze zrobimy takie drobiazgi i zbierzemy się do domu. W końcu jesteśmy na spacerze z psem. Hop. Dobry pies. Słuchajcie, to mocowanie filterka, ono jest takie średnio szczęśliwe. Poradzili sobie z tym konstrukcyjnie, ale ja ciągle mam wrażenie, że zgubię ten filterek. On niby wchodzi na taki klik i zaczepia się, ale jest to takie średnie rozwiązanie. Pewnie nie dało się zrobić nic lepszego. To wszystko jest mega małe i dosyć precyzyjne. Natomiast na pewno to nie jest tak jak w Mavicu R albo w Mavicu 2. Gdzie faktycznie bardzo fajnie można zamocować te filtry. Tutaj trzeba przećwiczyć to i na słowo honoru, bo mam wrażenie, słuchajcie, że naprawdę można zgubić te filtry. Nagramy sobie też dźwięk tutaj wody do naszego ASMR. Thank you.
W ogóle jest teraz taka jazda, że wielu youtuberów na przykład wszędzie wychodzi sobie z kamerą albo z psem, a najczęściej z kamerą, bo oni są praktycznie w pracy, jak tylko mają kamerę w ręku, to są ludzie czy filmowców. I teraz pytanie, jak to interpretować. Ja staram się zawsze być z psem albo wychodzę na bieganie po prostu z domu. To też po zakupy, tylko trzy potrzeby właściwie. Jak nagrywam, to wtedy, gdy jestem z psem albo podczas biegania na przykład vlogi nagrywam i tak to wychodzi. Ciężki czas naprawdę. Nieuzasadnione przypadki wyjścia. Jak to zinterpretować, to nie wiem. Dzisiaj w ramach treningu FPV spróbujemy zrobić ten zagajnik. On jest już trochę trudniejszy, jest większe wyzwanie, bo są wyższe drzewa, ale jak zwykle wieje, więc będę latał nisko pomiędzy tymi drzewkami tu. Wieje jak cholera. Było ok, słuchajcie, jedna osłona jest może delikatnie sponiewierana, ta przednia tu, ale tak poza tym jest naprawdę gitara. Świetnie się latało. Chyba VTX miałem, mam wrażenie, że ta antena mi się trochę poluzowała, bo miałem przerwę w goglach, ale fajne warunki i dobre loty, odważne, coraz odważniej jest. Za każdym razem znowu odważniej. Pozdrowienia, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!